Wczoraj Łukasz Zyguła z tego klubu przegrał swoją walkę. No i teraz wypadł. Mickiewicz, bo powiem szczerze, jeżeli chodzi o... przepraszam, która to jest walka? Walka numer 3. Numer 3. Tak, tutaj mamy tę rozpiskę. To jest z wczoraj, zdaje się. Taki, prawda, podlaski humor, no. Walka numer 3, Grabowski-Gryckiewicz. Oczywiście, a Grabowski z kolei Radom. Radom też ma w ostatnim czasie bardzo ciekawe tradycje bokserskie. Ambitne rejony. Zdecydowanie. No i Radom to przecież Michał Cieślak, tak? Pięściarz zawodowy. No Gryckiewicz też dobre warunki fizyczne, długie ręce, tak? Teoretycznie mógłby próbować utrzymać Grabowskiego na dystans, tylko że to się łatwo mówi, a trudniej realizuje. Tutaj Gryckiewicz nie może absolutnie czekać. Na to, co powiedziałem, sama kontra tutaj nie wystarczy, bo Grabowski naciera, trafia, wychodzi na górę. Gryckiewicz, no, proszę bardzo, tutaj 3-4 ciosy zaszły. No teraz właśnie ten Gryckiewicz powinno być co teraz. Przejść do ataku na drugim prostym, poparty prawą ręką, dobry lewy i widać, że Grabowski no, troszkę już pogubił się przy tym ataku Gryckiewicza. Mając tak doskonałe warunki fizyczne, jak na tę kategorię mamy, no nie wolno mu jest tego, oczywiście nie może wchodzić w bój, w dystans. To jest woda na mnie. Gra polskiej grawce. No taki malutki plusik dla Grabowskiego. Panie pierwszy, mogę to powiedzieć, bo kolejne walki przychodzą jako Brzeziński, Jelka Pajtowa, Trzaba i Zjebniej. Kasa Zjebniej, Grabowskiej, Suwałki. Aktywniejszym tutaj zawodnikiem był Grabowski w tej pierwszej rundzie. Gryckiewicz Grabowski. Druga runda tego pojedynku. Pojedynku w kategorii do 64 kg. Do tej pory zwycięstwo Niemczyka, zwycięstwo Jasiewicza. No i zobaczymy, jak będzie sobie radził Gryckiewicz, bo na razie naprawdę ambitny Grabowski. Skraca dystans regularnie. No, wydaje mi się, że kondycyjnie będzie przygotowany do tej rywalizacji, no bo to są Mistrzostwa Polski. Tutaj przecież turniej w zasadzie numer jeden dla całej czołówki polskiego boksu, więc tu nie było czasu na to, żeby zaprzepaścić przygotowania.
a Gryckiewicz, no właśnie, jak uruchamia ten lewy prosty, jak uruchamia ciosy proste, no to staje się trudny dla Grabowskiego. Ale trochę, mam wrażenie, brakuje jednak dynamiki Gryckiewiczowi. Te ciosy momentami jakby pchane. A już w półdystansie, w zwarciu, no to przewaga jest Grabowskiego. No i właśnie, dobry prawy przebił się. Przedostał się przez defensywę Gryckiewicza. Dzisiaj przed nami jeszcze pojedynki w kategorii półciężkiej. W tej serii oczywiście przedpołudniowej, bo ona zaczęła się o godzinie 11. Świetny prawy Grabowskiego. No i dwukrotnie bije lewą ręką. To są świetne akcje. No i to co wspominałem, brakuje troszkę tempa, brakuje przyspieszenia Gryckiewiczowi, chociaż ten prawy bity z dołu, właśnie tak jak teraz znakomity na nacierającego Grabowskiego, no może to jest jakaś recepta, tylko tutaj musi być tych akcji zdecydowanie więcej, musi być to tempo bardziej podkręcane, zwraca uwagę sędzia Grabowskiemu. Lewy na górę, prawy na dół. No coraz więcej się dzieje w tej walce, tu już nie ma czasu na pasywność, nie chcą tego czasu tracić i Gryckiewicz, i Grabowski, dlatego widowisko zaczyna się robić coraz ciekawsze, bardziej interesujące. No i na takie walki, no oczywiście czekamy, na takie walki ostrzymy sobie zęby. Trzy ciosy w kombinacji bite przez Grabowskiego. Próba bezpośrednio bitego lewego, podwrótkowego przez Gryckiewicza, nie doszła do celu, koniec drugiej rundy. I my widzimy narożnik Grabowskiego. No to jest taki, widać, zawodnik, którego cechuje agresja w ringu, którego cechuje skracanie dystansu. Chęć do bitki, chęć do tego rywalizowania cios za cios i w tym on się czuje dobrze, jeżeli ma dość szybki do 75 kg. No skoro nie ma Tomasza Jabłońskiego, to w tej dywizji postanowił startować Kasiusz Życiński. Wyżej ręce, podpowiadają kibice Grabowskiego. No i przede wszystkim ciekawe są te podbródkowe Gryckiewicza. No ale widzimy, nie wyczuł dystansu teraz Gryckiewicz. Lewy, prawy przepuszczony przez Grabowskiego, a zawodnik z Radomia jeszcze jakby chciał prowokować Gryckiewicza do tego, żeby ten rzucił się do ataku. Żeby ofensywnie poboksował. Świetny prawy Grabowskiego. Ja pamiętam Gryckiewicza jako zawodnika lubiącego też taki boks ofensywny, lubiącego wdawanie się w wymiany, ale dzisiaj z agresorem Grabowskim no nie jest to po prostu łatwe. Widzimy 4-5 ciosów, co prawda schowany był za podwójną gardą Gryckiewicz, ale ten impet ataku Grabowskiego może się podobać. Też ciekaw jestem, jak sobie radzi ze zbijaniem kilogramów Gryckiewicz. Może tu jest jakiś kłopot wydolnościowy, szybkościowy. To jest zawodnik jednak o dobrych warunkach fizycznych. No i to są oczywiście dywagacje. No my nie znamy, nie mamy prawa znać sytuacji od środka u wszystkich 130 zawodników, bo tylu startuje w tych mistrzostwach. No ale teraz poczuł się jakby przez moment zbyt pewnie Grabowski. I wykorzystał to Gryckiewicz. Ale jakby Radomianin był przekonany, że tę walkę już wygrywa wyraźnie. Ostatnie akordy trzeciej rundy rywalizacji w kategorii do 64 kg. Trzeci pojedynek serii przedpołudniowej.
Zwolnił na pewno nieco tempo Grabowski w tej trzeciej odsłonie, ale w dalszym ciągu jest to efektywny boks. I widzimy prawy po skróceniu dystansu jeszcze z wymownym uśmiechem w kierunku Gryckiewicza. Dziękuję kibicom Grabowskiej, dziękuję naszym widzom. A potem już przygotowujemy się do rywalizacji zawodnika z Legia Fight Club, Jakuba Dobrzyńskiego i reprezentanta Osirusu Wałki Kacpra Siergieja. Ręka w górę Gryckiewicza. Zwycięża ten pojedynek Rafał Grabowski z Radomia. No trudno się dziwić sędziom. Trochę byłem zaskoczony, że Gryckiewicz przekonany o swojej wyższości, bo na dystansie trzech rund